sobie 9 meczów, oprócz tego chcę na tę dyskusję na temat 9 meczów. Dochodzi godzina 22. Nie można się nie denerwować. Lada chwila się zacznie. Jest godzina 22.30. Cóż u diabła to znaczy? Dochodzi godzina 23. Przeklęty. Bing, bang, bang. Pociąg z Ludwina do Solidy wchodni spóźni się o kilka godzin. Przepraszamy za to drobne opóźnienie. Pół do pierwszej. Od strony Warszawy słychać dala zbliżający się pociąg. Głos nadchodzącego pociągu po pewnym czasie zamienia. Z mroku wyłania się i staje przed Zośką Andrzej Długi. Czy już przeciąć drut telefoniczny? Jeszcze nie. Fatalna wiadomość. Na sygnale, pod semaforem, 400 metrów stąd, stanął pociąg wojskowy idący na wschodni front, naładowany kilkoma kompaniami Wehrmachtu. Wracaj na stanowisko. Długi! Długi! Zośka robi parę kroków i zwraca się do kapitana Pługa. Proszę natychmiast przyciąć połączenie telefoniczne stacji. Drut wychodzi z górnego rogu tamtego tam skrajnego okna. Widzi pan? Tak jest. Maciek szybko biegnie wzdłuż pociągu, szukając więźniarki. Jest! Chce cichym gwizdem przywołać oddział. Gdy wtem drzwi więźniarki uchylają się w świetle latarki, widzi wyskakującego gestapowca, pragnącego załatwić naturalne potrzeby. Gestapowiec skoczył tuż przed Maćkiem, niemal twarzą w twarz. Obaj się swym wzajemnym widokiem zaskoczeni i poruszeni. Maciek odruchowo unosi broń z celu. Pipa! Jasne pioruny! Maciek, atakuj! Słoń do mnie! Kuba do mnie! Granaty! Pokienka! Chłopcy, wszyscy do Maćka! Ubudu! Łam! Dawać łam! Strzały ustały. Zośka strzela raz i drugi. I już nie ma sobie. Mijają niekończące się minuty. Wystraszeni, nic nie rozumiejący podróżnicy zamarli w swych przedziałach. Polska obsługa pociągu i stacja skupiła się przy lokomotywie. Targana z minionymi uczuciami. Dobra jest! Do mnie, panowie, do mnie. Jesteście zupełnie bezpieczni, nic wam nie grozi. Odprowadzimy was stąd kawałek. Obrabianie pociągu w Celestynowie trwało minut 40. Spod semafora od strony pociągu naładowanego Wehrmachtem nie dobiegły żadne kroki, nie doszedł żaden głos, nie rozległ się żaden strzał. Wykluczone by nie słyszeli wcisy nocy granatów i karabinów maszynowych, a nie wysłali nawet patrolu na wywiad. Akcja w Celestynowie odbyła się 19 maja 1943 roku. Jej celem było odbicie więźniów, którzy prawdopodobnie byli wiezieni do obozu koncentracyjnego. Dowódcami akcji był Zośka, kapitan Pług oraz ich przyjaciele Maciek, Długi i Słoń.
Po dotarciu do Celestynowa w uzgodnione miejsce akcji dowódcy przedstawili swój plan i zajęli wyznaczone pozycje. Pozostało tylko czekać na przyjazd więźniarki. Grupa odbijających gotowa była już o 22, lecz pociąg wiozący więźniów znacznie się opóźnił. Jednak chłopcy gotowi byli czekać pomimo zimna, jakie panowało na miejscu. W czasie czekania na przyjazd więźniów pojawił się pociąg z żołnierzami Wehrmachtu. Mimo że byli oni uzbrojeni, nikt się nie poddał, zdecydowano o kontynuowaniu akcji. Po długim oczekiwaniu wreszcie nadjechał pociąg, można było rozpocząć działania. Chłopcy natychmiast zaczęli biegać wzdłuż pociągu w poszukiwaniu więźniów. Nagle Maciek zauważył gestapowca, który wyszedł przed pociąg. Chłopiec uniósł broń i strzelił. Z okien wagonów padały strzały, dookoła słychać było odgłos karabinów. Gestapowcy usiłowali zaryglować drzwi, rzucali granaty. Po dramatycznej walce udało się uwolnić 43 więźniów. Jedna osoba odniosła obrażenia. Akcja była świetnie zaplanowana i właściwie przeprowadzona. Wielkie poświęcenie opłaciło się pomimo zagrożenia ze strony żołnierzy Wehrmachtu. Chłopcy wykazali się wielką odwagą.